Cześć, witajcie na kanale Jest Taktycznie. Witam Was w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek z planszóweczki Bitwa o Atlantyk. Listopad 1942 roku. 8 zespołów operacyjnych gotowych do wyruszenia na łowy na topienie aliańskich statków z zaopatrzeniem dla Wielkiej Brytanii. Do tej pory osiągnęliśmy średnią 372 333 tony, więc nie jest to średnia, która da nam sukces, da nam zwycięstwo w grze, no ale dotrwaliśmy do listopada, Deniz jeszcze nas nie wywalił, więc nie jest źle. 6 grup operacyjnych łącznie zostało zniszczonych, czyli około 60 ubotów zostało zatopionych jak do tej pory. No i zobaczymy jak to się dalej ułoży. Rozpoczynamy od fazy strategicznej, czyli decydujemy, czy Deniz zostaje w HQ, czy idzie na Supens. Zostaje w HQ. Będziemy nadal liczyli na to, że będziemy mieli dodatkowy okręt, dodatkową grupę okrętów podwodnych w czasie fazy produkcji. Jest to już czwarta tura, więc nie będziemy wydobierali dwóch kart i wybierali dla nas bardziej korzystnych. Dobieramy jedną, więc może się tak zdarzyć, że nie dostaniemy żadnego ubota. Mam nadzieję, że tak się sprawy nie ułożą. Ok, event. Dobieramy sobie event i mamy... Proszę bardzo, bardzo ładny dla nas event. Dodajemy ubota lub kondora. Kondora złapaliśmy wcześniej, więc dodajemy sobie jedną grupę operacyjną, więc będziemy mieli 9 grup operacyjnych. Jest to tyle dobre, że jak stracimy 4, to nie przegramy gry. W tym momencie mamy 9 grup operacyjnych. Super. Bardzo mi się to podoba. Przydział. To już sobie możemy zabrać na boczek. I tak, jako że ATA jest dwójka, to przydzielamy w następujący sposób. Eskorta, potem uboty i na końcu patrole powietrzne. Już nie będziemy mieli takiej pełnej wiedzy, gdzie i ile jest alianckich sił i mamy tak. Zatoka Biskajska, jedna eskorta. Eastern Seaboard, nic. Islandia, jedna grupa niszczycieli. Mid-Atlantic, jeden. Północny Atlantyk, 3, czyli naprawdę nie najgorzej. I Nowa Fundlandia, 2. Teraz przydzielamy uboty. Mamy 9 grup. Więc tradycyjnie polecimy. Tu będą nasze asy. W ten sposób dodatkowo teraz tak. Na pewno tu, tu, tu i tu. Pójdziemy też tu. Chcemy zacząć wyrabiać jak największą normę zatopień statków. Rozprzestrzenienie ubotów w ten sposób spowoduje, że nigdzie nie stracimy tonażu, ponieważ nie będziemy przekraczali limitów. Oczywiście oprócz północnego Atlantyku, tu zawsze będę się starał polować po pierwsze wilczym stadem, po drugie będę liczył na to, że zostanie tu jakiś ubot, jedna, dwie lub trzy grupy, żeby zablokować ewentualne pojawianie się superkonwoi, przez co przegrałem poprzednią rozgrywkę. Myślę, że wrzucimy sobie... Korci mnie, żeby dołożyć jeszcze jedną grupę tutaj, że w razie czego, gdybyśmy stracili te dwie, żeby chociaż dwie zostały na ubezpieczeniu. Wtedy jak wyskoczy possible konwoj, to na 1-2 nasze uboty to przyblokują. A jeśli stracę 4, to nie przegram gry, bo mam 9 grup operacyjnych. A dobra, spróbujemy na Nowej Fundlandii. Ok. Teraz po przydzieleniu ubotów przydzielamy lotniczą eskortę. Zatoka Biskajska 1. Nie najgorzej. Aha, nasze kondory. Zatoka Biskajska 1. Islandia 6.
czyli 11 grupa będzie narażona na wiele ataków. 11 Środkowy Atlantyk 1, Północny Atlantyk 9, czyli silna grupa lotnicza, i Nowa Fundlandia 3. Ok, przydział mamy zrobiony i rozpatrywanie ataków. Najpierw atakuje eskorta, jako że mamy AT2, atakuje najpierw eskorta, potem niemieckie grupy ubotów, a na końcu lotnictwo alianckie będzie nas próbowało potopić. Dobra, rozpatrujemy sobie wszystkie tutaj mamy pola do rozpatrzenia, więc zaczynamy od Eastern Seaboard, samotna grupa ubotów. Dziesiątka, rzut kością z modyfikatorem plus 2, 8, super. Eastern Seaboard mamy na ósemce 90 tysięcy ton. 15 statków, super. Nie mamy tutaj żadnych ataków, ponieważ alianci nie wysłali tutaj żadnych sił. Teraz tak, środkowy Atlantyk sobie rozpatrzymy. Najpierw atak eskorty. Trafienie na szóstkach. Nie trafili i możemy teraz atakować. Nasza grupa, trzecia grupa botów. 4 plus 2, 6. 60 tysięcy. 60 tysięcy. Ok, 60 tysięcy ton i teraz atakuje nas lotnictwo i tak samo trafienie na szóstkach, nie trafili, nie znaleźli nas, na razie wszystko układa się w jak najlepszym porządeczku. Wybrzeże afrykańskie, tylko nasze okręty podwodne, niestety z niezbyt dużą skutecznością, tylko 15 tysięcy ton. 2 statki. I tu nic więcej się nie będzie działo. Zatokę Biskajską sobie rozpatrzymy. Najpierw eskorta. Cztery. Nie ma trafienia. Teraz nasze boty. 3 plus 2, 5. 45 tysięcy. I nasze kondory. Rzut kością minus 2. 4 minus 2, 2. 7,5 tysiąca. Czyli razem mamy 50. 52 500. Ok. I alianckie patrole lotnicze. No, było blisko, ale na szczęście jeszcze nie tym razem. I Zatokę Biskajską mamy rozpatrzoną. Teraz tak, weźmy może Nową Fundlandię. Atakuje eskorta. Dwie grupy niszczycieli przeszukują, patrolują teren. I mamy jednego hita, niestety. I kogo trafili? Czwóreczka oznacza w agresywnym. Znaleźli, wytropili, zatopili, zniszczyli, poszli na dno. 12 grupa ubotów została rozbita. Zaznaczymy sobie jedną stratę. I niestety nie zdążyliśmy na Nowej Fundlandii poszaleć, pozadawać strat. Także tak jak widzicie, a ta dwójeczka już nie jest tak różowo, jak było na samym początku. Dobra, Islandia, eskorta, jedna grupa niszczycieli, nie ma trafienia, atakują uboty, 6, 60 tysięcy, i atakują kondory,
Pierwszy 2, drugi nic, czyli 7500. 7500, czyli 67500 na Islandii. I patrole, 6 patroli powietrznych, 6 grup leci, lata i wypatruje naszych biednych ubotów. Jeden hit, niebezpiecznie się robi. Jedynka. Jeden ubot wraca do subpensu po prostu i nic więcej się nie dzieje, czyli przeżyli. Super. Bardzo się z tego faktu cieszę. Może będzie jakiś sukces. Pierwsza tura, która zakończy się być może wyrobieniem normy. No i północny Atlantyk. Trzy grupy niszczycieli. Pierwsze przeczesują teren i próbują zneutralizować jak największą grupę naszych ubotów. Nie, na szczęście nic nie trafili. I atakuje piąta grupa, nasze asy. To mamy tak. Rzut kością plus 2 za agresywne pole. Plus 1 za wilcze stado i plus 1 za asa. Czyli mamy 2 plus 2, 4. Rzut kością plus 4. 5. Najbardziej parszywy rzut, jaki mógł być. 45 tysięcy. Przekręcimy go troszeczkę. Wiadomo było, że już atakował. Ubot na normalnym polu, czyli plus 1 do rzutu kością. 4. Przepraszam, nie 40. Nie. 75 tysięcy, nie 45 tysięcy, bo na północnym Atlantyku jest. To jest inna tabelka. Tu mamy 4, czyli mamy 50 tysięcy zatopionego tonażu. Ale mamy gwiazdeczkę, co oznacza, że reszta konwoju jest rozproszona. I będziemy mieli modyfikatory troszeczkę inne. Minus 2 plus 3, czyli 1 plus 1, czyli 2. Rzut kością plus 2. Za scatter, za wilcze stado. 3 plus 2, 5. 75 tysięcy. Bardzo, bardzo, bardzo kiepski atak na Atlantyku. Lipa. No i teraz 9, tak? 9. 9 grup lotniczych bierze odwet. 2, 4, 6, 8 i 9 czerwoną weźmiemy. Nic, tylko grać ze mną w kości. Żadnego trafienia. 9 kości, żadnej szóstki. Nie, to żebym się z tego powodu jakoś martwił. Dobra, mamy to rozpatrzone. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ataki. Ok. Faza piąta. Aliancka technologia. ASW plus, czyli ATA idzie na poziom trzeci. Gdyby był Denic w subpensie, nie dostaliby, nie awansowałaby, ponieważ jest plusik, ale nie był. Teraz faza produkcji ubotów, kolejna karta, no i niestety nic. A jeśli jest nic, to nawet nie ma tego modyfikatora plus 1. Czyli lipa, wszystko nie po naszej myśli. Dobra, kreacja asa. Najpierw podliczmy sobie łączne to potopione tonaże. Ok, łącznie zatopiliśmy 484 tysiące BRT, czyli wyrobiliśmy, pierwszy raz wyrobiliśmy normę. Oczywiście nie taką normę, żeby zrobić z automatu zwycięstwo, ale straciliśmy tylko jedną grupę okrętów podwodnych. Niestety nie wyprodukowaliśmy nowych, co strasznie nam komplikuje plany. Dobra, rzucamy oasa. Mamy modyfikator plus 4. 4 plus 4 jest 8. Super, wykreowaliśmy sobie kolejnego asa. Myślę, że skoro piątka
się tutaj uchowała, przebiła, to teraz jedenastka, jako że umknęła w ostatniej chwili, lekko tylko draśnięta wrogim samolotom na Islandii, to w związku z tym zasłużyła na to 11 grupa, żeby wśród swoich dowódców okrętów, kapitanów wykreować jakiegoś asa. I konwoje, bonusowe konwoje. 1-3 no effect, 4-6 prawdopodobny konwój, plus 2 jeśli jest 43, jeszcze 43 na szczęście nie ma. Oj, spadło mi na podłogę, chwila, moment. Wypadło 3, no ale na podłogę się nie liczy. 3. 3, czyli nie ma konwoi. I w tym momencie tura się kończy. Jak widzicie, szybko poszło, dobrze poszło. Wyrobiliśmy normę, niewielkie straty. Niestety nie mamy nowej grupy, więc poziom naszych, ilość naszych ubotów spada do 8. Sprzątamy i zaraz polecimy sobie jeszcze jedną. Ok, grudzień 1942 roku, 8 grup operacyjnych, faza strategiczna, Dönitz zostaje w HQ. Spróbujemy kolejnym przekonywaniem Führera, wysiłkiem spowodować, że będziemy mieli więcej okrętów podwodnych do zadysponowania, do wysyłania na Atlantyk. Event, żeby nie było, że coś jest ukartowane, nomen omen, przetasujemy karty, przełożymy. I zobaczymy, co się wydarzy. Event. Niestety. Konwój na północnym Atlantyku. Czyżby to był początek naszego końca? Konwój z eskortą. No tak, tak wyczytałem, znaczy tak widziałem na filmie, nigdzie w instrukcji nie wyczytałem. Zrobimy tak. Jako, że w instrukcji nie ma, gdzieś w home rulesach jakiś jest, ja używam home rulesów, używałem do tego, że dobierałem dwie karty, wybierałem lepszą w ciągu trzech pierwszych miesięcy. Zrobimy tak, 1, 2, 3 konwój, super konwój pojawia się bez eskorty, 4, 5, 6 z eskortą. 4, 5, 6 z eskortą, takie na żywo można powiedzieć wytworzenie sobie home rulesów. Dobra, mamy rozpatrzony event, teraz allowment phase, czyli tak, najpierw eskorta. I mamy tak, jedną grupę niszczycieli na Islandii, jedną na środkowym Atlantyku, dwie na północnym Atlantyku, czyli nie jest najgorzej, i dwie grupy niszczycieli na Nowej Fundlandii. Mogło być gorzej. Teraz nasze grupy okrętów. Oczywiście nasze asiory idą na północny Atlantyk i jeden na Eastern Seaboard, jeden na African Coast, jeden na Zatokę Biskajską, jeden na północny Atlantyk. A ty, przyjacielu, pójdziesz. Ciężka sprawa. Pójdziesz tu. Zobaczymy, jak się potoczy. 4. Mogę stracić, właściwie to mogę stracić 3. Czwarty eliminujemy z gry, ponieważ stracę połowę swoich ubotów. W związku z tym, ja nie wiem, czy ja będę ryzykował tutaj. Bo to, tu się zawsze wpyte lotnictwa pojawia. Tutaj też może się pojawić bardzo dużo lotnictwa. Dobra, zaryzykujemy. Islandia. Zobaczymy. Dobra, mamy swoje rozmieszczone okręty i teraz powietrzne patrole. Zatoka Biskajska 2.
Eastern Seaboard 1, Islandia 7, super. Znowu będzie dym. Środkowy Atlantyk nic, Nowa Fundlandia 6, czyli tam o 1 mniej. Ale za to jedna eskorta więcej, więc w sumie wychodzi na 0. I Nowa Fundlandia 3. Oj, nie, nie. Północny Atlantyk 6. Źle spojrzałem. A tu 3, czyli mogłem na Nową Fundlandię puścić. Byłoby bezpieczniej. Trudno. Tak to czasem bywa. To jest właśnie to, że alianci rozwinęli już swoją technologię i troszeczkę przewidują nasze ruchy. Nie wiem, w którym roku złamali Enigmę, czy grudzień 42 roku, to już był ten czas, nie pamiętam teraz. Ale można powiedzieć, założyć, że już coś tam przewidują, coś tam już kumają, że tak powiem, gdzie te nasze okręty podwodne chodzą. Dobra, mamy rozpatrzony alignment i teraz tak, lecimy rozpatrywanie obszarów. Eastern Seaboard. My pierwsi, ponieważ nie ma tutaj eskorty. Plus 2, 7. Ok, drobne problemy techniczne. Już jesteśmy z powrotem. Boże, nie pamiętam, czy ja wyrzuciłem 5. Plus 2, 7. Nie, chyba nie rzucałem. Dobra, załóżmy, że nie rzucałem. Plus 2 do rzutu kością. 6 plus 2, 8. No i jeszcze lepiej. 90 tysięcy. Eastern Seaboard. 90 tysięcy. I łącznie będzie 90 tysięcy. I czy przyliże nas patrol? Oczywiście, że nas trafił. Oczywiście, że nas trafił. I trafił nas na amen. 14 grupa poszła na dno. Jedna strata. To niedobrze. Bo jak na Atlantyku Północnym ubiło mi wszystkie okręty, to będzie koniec gry. No niestety. Czasem tak bywa. Dwie szósteczki pod rząd. To się rzadko zdarza. Zdarzyć się może każdemu, ale zazwyczaj zdarza się jemu. Eastern Seaboard rozpatrzone. Wybrzeże Afrykańskie. Cisza, spokój. 3 plus 2, 5. 45 tysięcy. I tutaj mamy w ten sposób. I mamy rozpatrzony rewir. Nowa Fundlandia jest z automatu. No jest African Coast. Dobra, środkowy Atlantyk. Najpierw eskorta próbuje nas namierzyć. Nie udało się. W związku z tym nasze okręciki podwodne. Czwarta grupa, 3 plus 2, 5, 45 tysięcy. Ok, to mamy rozpatrzone. Zatoka Biskajska. Atakujemy pierwsi, ponieważ nie ma tutaj grup niszczycieli. Mamy 6 plus 2, 8. 90 tysięcy ton. I Kondor. Nic. Czyli Zatoka Biskajska 90 tysięcy ton. I mamy rozpatrzone. Nie, nie mamy rozpatrzone, bo mamy dwa patrole. I oczywiście jeden hit. Jedynka. Uff. Jedynka oznacza, że nasz ubłot idzie do subpens. Także przeżył. Uff. Już myślałem, że będzie ciężko. Islandia. Szuka nas eskorta. I prawie znalazła, ale prawie robi wielką różnicę. Jeszcze żyjemy. Uboty atakują. Plus 2, 5, 45 tysięcy. I kondory. Dwójeczka. 7,5 tysiąca. I nic, czyli Islandia mamy 52 500.
Ale mamy tu wpytę alianckiego lotnictwa 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i mamy jeden hit. I za chwilę się okaże, czy jest to cmentarny, czy może jednak cmentarny. Druga grupa zatopiona. Został limit dwóch. Właściwie limit to jeden. Jedna grupa. Jak stracę dwie, to przegrałem grę. Tak dobrze szło. Niepotrzebnie ryzykowałem, mi się wydaje. No ale trudno. I został północny Atlantyk. Piąta grupa? Nie, najpierw eskorta. Najpierw eskorta. Trzy grupy niszczycieli szukają celu. Żadna nie znalazła na szczęście. I teraz tak, piąta grupa, modyfikator plus 2, 3, 4, plus 4. Drugi raz pod rząd. Z modyfikatorem plus 4 wyrzucam 1. Ręce opadają. Dobra, 11 grupa. Modyfikator plus 2. Sto tysięcy ton. I rozproszenie konwoi, bo wypada szósteczka. W związku z tym 15 grupa ma modyfikator plus 2. Co? 25 tysięcy. Co nam w sumie daje i tak wyrobienie normy? Bo na północnym Atlantyku jest norma 200 tysięcy ton. Także i tak wyrobiliśmy normę pomimo tych takich mizernych rzutów. Tak? Dobrze liczę? Dobrze. To jest 75 tysięcy. Dobra. Tylko, że Nowa Fundlandia nic nie było. Tylko, że teraz będziemy kluczyć i uciekać przed bombami. 6. 6 grup. Próbuje nas namierzyć i wziąć odwet. I nie namierzyła nas żadna. Uff. Udało się. Udało się przetrwać na północnym Atlantyku. Czyli mamy straty dwie grupy okrętów podwodnych. Ciężko to będzie odrobić, no ale zobaczymy. Dobra, mamy rozpatrzone wszystko. Teraz tak, aliancka technologia, na szczęście nic. Czyli ATA zostaje na trójce. I teraz faza produkcji ubotów. Jeden plus jeden zadanica, czyli dostajemy dwie grupy. Dwie grupy ubotów do subpensu. Czyli mamy plus 2, czyli razem będzie znowu 8 grup operacyjnych. 20 ubotów straconych w grudniu 1942 roku, ale 20 nowych zostało oddanych do użytku. I liczymy sobie. Ok, osiągnęliśmy rezultat 522 500 zatopionych ton. Bardzo dobry rezultat. Najlepszy w tej rozgrywce. I teraz tak. Kreacja asa. Plus 4, ponieważ modyfikator może być maksymalnie plus 4. Pamiętajcie, jak Wam mówiłem, że za 100 tysięcy BRT zatopionego mamy plus 1 modyfikator dużą kością. 6, mamy kolejnego asa. Może mieć maksymalnie 4, w tym momencie mamy 3. Damy naszej 15, która tutaj dzielnie też walczy, walczy na Atlantyku. I ostatnią jest bonus konwój creation phase. 1, 2, 3 nie ma konwoju, 4, 5, 6 jest możliwy konwój. 2, nie ma konwoju. Gdybyśmy wyrzucili 4, 5, 6, rzucałbym jeszcze raz kością. Jeżeli bym wyrzucił 1, 2, 3, moje uboty by powstrzymały ten możliwy konwój. 4, 5, 6 i tak by się pojawił i tak. Na razie jest tylko jeden, nie jest źle, nowy się nie pojawia. Miesiąc się kończy i tutaj też się odcinek kończy. W następnym odcinku wchodzimy w rok 43.
5 tur do końca zostało. I w roku 43 będzie już troszeczkę trudniej. Za ten odcinek dziękuję. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Na razie.